Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sukces.pl. Ja nazywam się Piotrek i dzisiaj opowiem Wam o postanowieniach noworocznych, jak to z nimi jest. Jednakże na wstępie chciałbym Was przeprosić za to, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka. Obiecałem Wam niespodziankę, jednakże niestety z przyczyn ode mnie niezależnych nie udało się tego zrobić, ale nie powiem Wam, o co chodzi, ponieważ to jest po prostu odsunięte w czasie i być może w lutym, bo będę w Polsce, bo to muszę być w Polsce, żeby to się udało zrobić, w lutym albo w marcu, mam nadzieję najpóźniej, zrobię to i dotrzymam słowa, tylko niestety w późniejszym terminie. Także jeszcze raz Was bardzo przepraszam i więcej, mam nadzieję, takie sytuacje już się nie powtórzą. No ale teraz już przechodzimy do meritum. A więc postanowienia noworoczne. Mamy połowę stycznia, więc większość z Was ma już pewnie albo miała na początku roku swoje postanowienia noworoczne. Jedni może chcieli zrzucić parę kilo, inni może rzucić palenie, ktoś inny może chciał jeszcze zacząć czytać książki, no i wiele, wiele tego typu rzeczy. Minęło już 2 tygodnie, więc możliwe, że niektóre z tych postanowień już zostały zaniechane, inni może w ogóle nic nie zrobili. No i jak to właśnie z tym jest? Bo nie wystarczy sobie powiedzieć, że na przykład chcę schudnąć. Bo jeżeli tylko sobie to powiesz, no to niestety od samego mówienia nic się nie zrobi. Trzeba po prostu działać. I może właśnie tutaj skoncentruję się na takim przykładzie odchudzania. Jeżeli chcesz schudnąć i powiedzmy, że jeszcze w tym momencie nie masz zrobionego w tym kierunku żadnego działania, no to proponuję Ci metodę małych kroków, czyli filozofię Kaizen. Ja tutaj wrzucę link do tego filmiku, który nagrywałem na temat tej filozofii i proponuję to zrobić w następujący sposób, że nie rzucać, nie przechodzić od razu na dietę z dnia na dzień, tylko stopniowo. Jeżeli przykładowo jesz słodycze, jesz fast foody, jakieś mączne rzeczy, pijesz kole, inne słodzone napoje, no to na przykład w pierwszym tygodniu postanów sobie, że chcesz przestać jeść słodycze. W kolejnym tygodniu możesz dorzucić do tego, że przestajesz jeść fast foody. W następnym, że przestajesz pić na przykład napoje. No i tak dalej, co tydzień sobie coś dokładaj. Małymi krokami, a nie wielkimi skokami. Także w ten sposób możesz sobie z tym poradzić. Dodatkowo dokładaj sobie do tego jakiś sport, czy to będzie siłownia, czy to będzie, nie wiem, basen, rower, bieganie, może chodzenie. Ja teraz na przykład sobie od początku tego roku postanowiłem, że codziennie będę chodził 10 tysięcy kroków i robię to. Nie jest to tak straszne jak bieganie, jednakże wymaga jakiegoś wysiłku, więc może Tobie również pomóc, jeżeli chcesz zrzucić parę kilo. Jest to oczywiście forma ruchu, spalanie kalorii, więc jak najbardziej na początek może być. Później możesz to zastąpić jakimiś bardziej intensywnymi ćwiczeniami, czy w ogóle jakimś intensywniejszym treningiem. Więc tak może to wyglądać w przypadku odchudzania. Jeżeli chcesz rzucić palenie, no to możesz po prostu nie rzucać całej paczki, jeżeli palisz 2 paczki dziennie czy paczkę, że z dnia na dzień, tylko po jednym papierosie na przykład dziennie albo przynajmniej na tydzień, jeżeli to byłoby za dużo, i też powoli, spokojnie w ten sposób uda Ci się dojść do celu, no bo jeżeli rzucisz to wszystko tak nagle, no to podejrzewam, że nie wytrwasz w tych swoich postanowieniach i dlatego ludziom się nie udaje wytrwać i tak później się kończy, że tylko przychodzi niby końcówka roku, wielkie plany, co by tu zrobić, a tak naprawdę postanowienie, że właśnie rzucisz palenie z dnia na dzień i przestaniesz palić paczkę czy 2 paczki dziennie, to po prostu sama myśl już Cię przerazi i nic z tego nie zrobisz, nie podejmiesz nawet próby i nic. I to sprawi tylko tyle, że Twój rok, następny, kolejny rok będzie taki sam jak ten poprzedni, który się skończył, więc rób to z głową, małymi krokami, stopniowo, a wtedy Twoje postanowienia noworoczne się po prostu udadzą. Możesz tak samo zrobić to w przypadku nauki języka, więc że nie postanów sobie, że będziesz codziennie uczyć się 10 słówek czy 100 słówek, tylko na przykład weź sobie z 3 słówka, czy może 5, jeżeli to nie będzie dla Ciebie za dużo, i
rób to tymi małymi krokami cały czas do przodu, codziennie, systematycznie. Bo pamiętajcie, najważniejsze w tym wszystkim jest wytrwałość. Jeżeli nie będzie wytrwałości, no to niestety, nawet jeżeli zaczniesz coś robić, a przerwiesz, no to efektu nie będzie takiego, jakie oczekiwałeś czy oczekiwałaś. Także to by było na tyle w tym odcinku, co chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że to Ci się spodobało, co usłyszałeś, usłyszałaś. No i cóż, jeżeli tak, to zostaw kciuka, subskrybuj kanał, realizujcie swoje cele, spełniajcie swoje marzenia, czytajcie książki, wychodźcie ze strefy komfortu, bądźcie szczęśliwi. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, sukces.pl, hej!